Siemacie, witamy dnia kolejnego. Walczymy powoli, walka nie jest za równa. U nas znowu ponad 30 stopni, także jest katastrofa. No ale nic, mamy to już sobie, tą ściankę dzielącą część mieszkalną od części garażowej wymurowaną. I tutaj mamy te wgłębienie, o którym mówiłem. Na spocznik, na tym się będzie opierał spocznik. Małe utrudnienie mamy z tego tytułu, że dalej wyżej, już na tym podparciu, czyli tu w tym miejscu, gdzie będzie podpierał się spocznik, musimy domurować sobie kształtki, które nam oddzielą strop od części mieszkalnej. I tu decyzja padła taka, że będziemy sobie jakieś kawałeczki po prostu wklejać, no bo tutaj 24 cm później wkuwać, no to kiepsko by było, a to jest miękki materiał i z tego tytułu musi być takie podparcie. Tak jest to zaprojektowane. Jeszcze powalczymy z tą 24. No i tam kawałeczek przy tej bramie garażowej, cztery elementy. Postawimy sobie tu kamerkę na timelapse. Już nie będziemy pokazywali samego takiego murowania. No bo to mówię, to jest dzień świstaka tak naprawdę. Na takich elementach może kamerę nałożę tylko tam na tych, na bramie garażowej, tam gdzie jest ten ciepły rdzeń robiony i podciąg, żeby to lepiej pokazać, w jaki sposób to robimy. No i co, i myślę dzisiaj część garażowa będzie praktycznie zamknięta. Zostanie tylko domurować tutaj w koło wąski ten pasek po obrysie, do którego będzie doklejany sterodur. Ale to sobie zrobimy już na sam koniec, jak skończymy część mieszkalną, no bo tutaj też będą te same, takie same kształtki. Teraz ciężko nawet tą kamerę nakładać na głowę, bo łeb zakryty i tak jest duszno, wszystko cieknie. Daszek muszę mieć na oczach, a jak mam daszek na oczach, to z automatu nie za bardzo mam jak tą kamerę nałożyć na głowie. Także musicie mi wybaczyć. Dobra, ustawiamy się, szykujemy i działamy z tą 24.
No i lecimy z ostatnimi kawałeczkami. Sobie pierdykniemy z drabinki. Jeszcze tu idą dwa takie same, czyli takie L-ki. I następne dwa to już będą roczniki w trochę inny sposób. Cofnąć z tym. Jest. Jest. Co? Jest. Raz. Jeszcze jeden taki. Blaszka, blaszka. Opsa. Jest. Jest. O. I teraz tutaj będzie nam się opierało nad prożę. Czyli musimy wyciąć dwunastkę. Tak jak jest tutaj. Po całej długości. Sztuki dwie. Sztuki dwie, czyli 12. Czyli 12 na 12 na 57,5. Jedna oryginalna. Nic nie widzę. I jeszcze jedną taką samą. Tak to zostaje. I ostatni element. Pozostałość tutaj 24. Na 28,8. I hopsa. I to będzie się podpierało nad prożę. Cyk. I tak to leci. W taki sam sposób będą robione wszystkie ściany przy stropie, czyli będziemy wklejali w ten sposób kształtki w pionie, tak jak tutaj te dwunasteczki. I do nich jeszcze będzie doklejany styrodur od wewnątrz, żeby dodatkowo doizolować to, i dopiero będzie wylewany strop. I strop będzie tutaj lany tak ciut niżej, z 1,5 cm, 2 cm niżej, tak żeby później ścianę szczytową oprzeć też na elemencie gazobetonowym, a nie tylko na zaprawie. A tak to wygląda od góry. Kotłownia, garaż,
Przejdę się kawałek po ściance i tu jest te zagłębienie. I tu już następny rząd będzie szła 24 cm, tylko od części mieszkalnej. W tamtą stronę już będzie strop garażu. Więc też murujemy tylko połówkę i na nią będziemy domurowali i zamykali później cały. Pełny. Oczywiście pokażemy wszystko. Zaraz sobie to posprzątamy ładnie. Zwijamy graty. I fajrant. I czas na tą część. Także dzięki. I do zobaczenia pewnie jutro. A na pewno w następnym filmie. Na razie, hej.